Witam serdecznie moją byczkową rodzinkę na czytanku na kolejny tydzień. Dzisiaj sobie weźmiemy Light Circe, tarotę i zobaczymy, co tu w następnych dniach, w następnym tygodniu do nas idzie. Kochani, zobaczymy, co nowego, co powraca ewentualnie. Tak, dla byczków. Pamiętajmy, kochani, że jest to czytanko ogólne. Bierzmy to, co rezonuje, to, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają usłyszeć i są to pewnie dla nich ważne wiadomości. Dobra, witam tu serdecznie wszystkie byczki, byczki ze Słońca, z Księżyca, z Ascendentu, jak zawsze. Jeśli masz ochotę sprawdzić z innej planety, także super. Jeżeli czujesz, że to są dla Ciebie informacje, witam Cię serdecznie i zapraszam. Jak ktoś z Was ma ochotę, zobaczcie sobie miesięczny, kto jeszcze nie widział, bo już na maj mamy horoskopik miesięczny. Tak jest, ok. Jak ktoś ma ochotę, też zapraszam na nowy kanał Tarot i Oracle. Jeśli lubisz karty, jeśli chcesz kupić jakieś karty, tam masz pokazane, które, jak wyglądają. Też są tam promocje, słuchajcie, obniżki, rabaty w sklepach, z którymi współpracuję. Także jak macie ochotę, to zapraszam. O, coś szaleją karty, czyli dużo się będzie u byczka działo. Zobaczymy. No dobrze. Ok, to już te na pewno idą dla nas. Co powraca ewentualnie coś nowego? Jakiś twardy orzek do zgryzienia, słuchajcie, bo dwa pentakle, to tak będzie się trzeba trochę natrudzić, żeby wszystko połapać, żeby wszystko pogodzić. Uwaga tutaj na takie oczekiwanie rzeczy nierealnych, bo paść kielichów pokazuje, że czasem no nie wszystko i nie zawsze może się spełnić wtedy, kiedy chcemy, albo też tutaj czuję mierz siły na zamiary, żeby faktycznie zaplanować sobie tyle rzeczy, które możesz zrobić, bo czuję, że tu ktoś może przeholować z ilością. Czy to o mnie mowa też, słuchajcie? No dobrze, no to trzeba bardziej uważać z ilością pracy, na przykład obowiązków, zabawy też, bo to słuchajcie, paść kielichów. To też może oznaczać jakąś romantyczną wiadomość, informację, zaproszenie na randkę, zaproszenie na spotkanie, na kawkę. Bo mamy pazia kielichów. Aha. Dobra, patrzmy dalej. Oj, karcioszki, co wy tak skaczecie dzisiaj? Dla byczka, ważny temat. Tak, siedem mieczy, kochani. Uwaga tutaj w tym tygodniu na samosabotowanie swoich działań. Uwaga, żeby nie oceniać książki po okładce, bo tak to czuję na pewno. Nie wszystko jest takim, jakim się wydaje i nie wszystko... tak jakby pozory mogą Cię tutaj w tym tygodniu mylić, kochani. Uwaga, uwaga, tu takie duże, duże czerwone światło widzę, ale także uwaga na jakieś dziwne osoby, które mogą chcieć coś Ci zabrać, byczku. Siedem mieczy to też są oszuści, tacy złodzieje, tacy krętacze, prawda? Szemrani jacyś. Tak, ale też uważaj, żeby popatrzeć na kogoś i zbyt szybko go nie ocenić, że właśnie takim jest. Tak, tutaj mamy w sprawach relacyjnych, miłościowych, w serduszku u byczka 8 była, więc dużo się będzie działo, zdecydowanie. Byczek będzie zajęty, będzie dużo wymiany, dużo informacji, dużo wiadomości, ale to jest w serduszku, czyli wychodzi na to, że to byczka cieszy, no bo te dwa pentakle też, prawda? Czyli to dużo się dzieje, ale Ciebie cieszy, że się dużo dzieje, okej. Co w głowie w sprawach zawodowych, finansowych, formalnych? Mamy królową buław, czyli kochani, piękna karta w tym obszarze. Pragnienia, które się spełniają, prawda? Idę tutaj za głosem serduszka, wiem czego chcę, wiem czego nie chcę, idę w tym kierunku. Cieszę się z rezultatów, z własnych sukcesów. Zobaczcie, jak ona patrzy tutaj na tą siódemkę mieczy, czyli kto by tu się nie zjawił, ty przejrzysz na wskroś intencje tej osoby, dlatego że tu czuję, że intuicja będzie nam działać świetnie w tym tygodniu, słuchajcie. Pozwól sobie na to, żeby twoja intuicja cię prowadziła, te podpowiedzi z ciała idące. Mamy dwie buławy, więc tutaj czuję, że będzie decyzję trzeba na pewno podjąć, ale też tu słuchajcie, czuję z tej karty, że jakiś zasłużony sukces idzie i nie samosabotuj tego.
uwierz w to, że zasługujesz na to, co idzie dla ciebie. Zapracowałeś sobie, tu byczku, na to, więc przyjmij to teraz z miłością, prawda? Zobaczmy tu, dla jednych to jest energia, która już się zadziała, dla drugich to się zadziewa teraz, a dla trzeciej grupy to się będzie zadziewać. Mamy kartę sprawiedliwości, kartę księżyca i króla kielichów. No na pewno waga dla kogoś, ryby dla kogoś, pod znaku zodiaku, i raczek też tutaj jak najbardziej, może być też skorpion. Dużo rzeczy tu czuję. Jejku, kochani, mnóstwo. Przede wszystkim, jeżeli chcesz coś zrobić, zdobyć, tu też urzędowo, nie daj się zastraszyć tutaj, nie pozwól, żeby... No właśnie, dokładnie, ktoś tu może chcieć ciebie zastraszyć, jakby zbić cię z tropu, czy odciągnąć od twojej wytyczonej ścieżki, a jeżeli wiesz, że to jest właściwa ścieżka, że idziesz w dobrą stronę, to tutaj trzeba zachować pewność siebie, spokój wewnętrzny, dwie karty pokazują spokój wewnętrzny, równowagę, dystans do tego, co przychodzi, szczególnie od osób takich jakichś rozdygotanych, bo pamiętaj, że to, co ludzie tobie rzucają w twarz jakby, to zawsze są projekcje ich lęków, ich strachów, ich wątpliwości, to nie jest twoje, zostaw to, skąd wylazło, czyli zostaw to im. Jakiś lęk, strach tutaj o równowagę, o stabilizację, o spokój, o pokój też. Tutaj ktoś się martwi, no w dzisiejszych czasach to nie ma się co dziwić, prawda? Ale tu jest pokazane, złap równowagę, król kielichów. Pozwól sobie na więcej dystansu do tego wszystkiego. Nie przeżywaj tego aż tak bardzo, nie podchodź do tego wszystkiego aż tak emocjonalnie. Pozwól sobie na taki dystans właśnie, no nie wiem jak to inaczej nazwać, ale wy wiecie o co chodzi, prawda? Więcej dystansu do tego wszystkiego. Okej, paść kielichów i dwójka pentakli, poprosimy tutaj o takie dopowiedzenie na ten temat. Paść kielichów i dwójka pentakli. Mamy rycerza mieczy. Jakieś wiadomości, informacje mogą przyjść, słuchajcie, może to być dosyć niespodziewane, gwałtowne, szybkie i to też cię może wyprowadzić, byczku, z równowagi, możesz się czuć po prostu wytrącony z równowagi wręcz, dlatego może tutaj tyle tych kart, że trzeba zachować tą równowagę. No dobra, zobaczmy tą siódemkę mieczy, ojejku, karcioszki, no co wy to tak skaczecie, dużo energii, może ta ósemka buław, królowa buław, dwójka buław, no tak. Siedem mieczy tutaj dla byczka. Pokażcie nam więcej informacji. Siedem mieczy dla byczka. Byki, byki na ten czas. Karta gwiazdy. No tak, to co powiedziałam wcześniej. Znasz swoją ścieżkę, wiesz, że idziesz w dobrą stronę, nie pozwól się wytrącić nikomu, tylko dlatego, że komuś się coś wydaje na przykład, prawda? Ty wiesz, co idziesz, po co idziesz, dlaczego idziesz. Ty się nie musisz nikomu tłumaczyć. Trzymaj się swojej ścieżki, trzymaj się swojej wiary, nadziei w to, że idziesz w dobrą stronę i po prostu dalej idź tam. Podtrzymuj tą nadzieję, podtrzymuj wiarę, jeżeli to jakieś negatywne pomysły by ci przychodziły do głowy, lęk, strach, wątpliwości, zamieniaj to na odwagę. Ja zawsze proszę świetlistego Archanioła Michała, żeby zabierał cały lęk ode mnie. Archaniele świetlisty Michale, zabieraj cały lęk, strach ode mnie, zamieniaj to na odwagę. Tak cię proszę, dziękuję, bądź błogosławiony, taka moja wolna wola. I zawsze to powtarzam, słuchajcie, tak czy inaczej, jak się powie, tylko żeby powiedzieć te słowa, pomaga, cudownie pomaga. Zobaczmy tu tą ósemeczkę buław, ósemeczkę buław. Wiecie co, ja tu czuję, że największym tutaj niebezpieczeństwem jakby dla nas samych, pod tą siódemką mieczy, jesteśmy my sami i negatywne myślenie. Tak czuję. Wprawdzie tu nie ma dziewiątki mieczy, bo dziewiątka mieczy to jest po tym, jak się coś zadziało i było złe, a siedem mieczy jest, boimy się w coś iść, to jest lęk przed czymś, prawda, że się coś zadzieje, lęk przed zrobieniem czegoś albo przed niezrobieniem czegoś i samo sabotujemy przez to, prawda, swoje działania, bo poddajemy się temu lękowi i chowamy się po kątach zamiast faktycznie działać, prawda? Robić to, czego pragniemy. Oczywiście tu wodnik dla kogoś, bo nie wiem, czy to powiedziałam.
wodnik tutaj dla kogoś się pojawił, więc jak się pojawi wodnik, sprawdź intencje tego wodnika, czy na pewno ma pozytywne. Ok, ósemeczka buław dla byczków, byczulisiów. Ulala, sześć kielichów, może się możesz spotkać kogoś z przeszłości i to spotkanie cię ucieszy. I tu będzie dużo wymiany, będzie dużo wymiany, będzie dużo rozmów. Jakiś romans tu się może zacząć, kochani, tak czuję. No, dobra, okej, dwie buławy. Jaki zasłużony sukces tutaj idzie do byczków? Mamy osiem buław po raz drugi. Wow. Kochani, sukces zasłużony, ja to czuję, bardzo intensywnie idzie do byczków. W ogóle ta karta 8 buław, ona jest rewelacyjna, słuchajcie, bo tak, to jest w serduszku, w relacjach, związkach, to 8 buław, ale to jest jako rada, prawda? I to jest, dużo się dzieje, dużo wydarzeń, natłok zdarzeń nawet, dużo ruchu, dużo informacji, trzeba szybko działać, inni też w stosunku do nas szybko działają, musimy reagować, prawda? Jakaś intensywna komunikacja tu się może zadziewać. Właśnie romanse, słuchajcie, przychodzą, jakieś flirty, jakieś takie, wiecie, wymiany przez internet na przykład, prawda? No to też mówię o podróżach, o wyjazdach, o przemieszczaniu się. I dwie buławy mówią o potrzebie wyboru ścieżki dalszej. Więc dla jakichś byczków będzie to tydzień, kiedy będziemy się upewniać, czy to jest moja właściwa ścieżka, czy to właśnie chcę robić. Królowa buław, jeszcze tu dopytajmy. Typowo prawo przyciągania, słuchajcie. No i mamy skorpiona dla kogoś, karta śmierci i odrodzenia, czyli ewidentnie tutaj w obszarze finansowym, zawodowym jakiś promotion, jakiś awans, jakieś wejście na wyższy poziom, coś się udaje, coś się zyskuje i jest radość ogromna. Zobaczcie, mówię i proszę bardzo, ta-dam, i mamy słoneczko. Tak jest, to ja tu wezmę to słoneczko, bo przecież takiej pięknej karty jak nie wziąć. Coś tu się udaje, kochani. Nad czymś byczek dużo tu pracował i tu efekty wychodzą. Sukces zasłużony, no ta dwójka buław, ona ma dużo znaczeń, ale słuchajcie, tutaj czuję, no tak, decyzja decyzją, będzie jakaś decyzja, będzie coś do rozmyślenia, przemyślenia, ale tu też czuję właśnie zasłużony sukces, czyli jakaś nagroda tu przychodzi. Wow. Okej. Zobaczmy dalej. Dla byczków, ale fajnie. Ale się cieszę. Tak jest. Nowy pomysł. Tak jest. Jak masz jakiś nowy pomysł, to działaj w tym kierunku jak najbardziej. I znowu ta właściwa ścieżka. Zobaczcie, to jest ten temat. Właściwa ścieżka. Czy jestem na właściwej ścieżce? Czy robię wszystko tak, jak mam robić? Czy to jest to moje docelowe już życie? Czy to jest to, co mam powielać przez następne dni, tygodnie, miesiące, prawda? A może chcę tu coś zmienić? Może jakiś nowy pomysł mi przyjdzie do głowy? W każdym razie jest tutaj, słuchajcie, pokazane, że jako byki, a może tu dam, bo taka piękna karta, jesteśmy prowadzeni, słuchajcie, i to jest kwiat jabłoni, tu zobaczcie, jak cudny. No już niedługo nam tu będą te jabłonie kwitły. Przecudownie. Dobra, znak zodiaku. Okej. Okay. Pojawia nam się strzelec i dziewiąty dom numerologiczny, więc sobie, przepraszam, astrologiczny, jejku. Tak, dziewiątka jako numerologiczna, wibracja także dla kogoś, ale dziewiąty dom astrologiczny chciałam powiedzieć. Strzelec dla kogoś, 9 tygodni do 9 miesięcy, słuchajcie, będzie się coś zadziewało i tu widzę, jakieś byczki będą jednak skręcać na swojej ścieżce, bo tu mamy find a new meaning i tu jest nowa idea, nowe znaczenie, nowy kierunek. Może poznajemy kogoś w tym tygodniu jako byki i ten ktoś jakiś pomysł rzuca, coś pokazuje, inny sposób życia, funkcjonowania. I byczek mówi, to może ja też tak chcę spróbować.
Czuję, że tu coś takiego się może zadziewać, słuchajcie. Dobra, zobaczmy w tej miłości, relacjach. Pokażcie nam tu jeszcze dla byków, byków na ten czas. Byki, byki, tak jest. Astrologiczne. Zaangażowanie, zaręczyny, wejście na wyższy poziom relacji, związku, miłości. Kto w związku będzie wchodził na wyższy poziom, kto wolny? Ktoś tu przychodzi do byczka. Kochani, zobaczcie sobie jeszcze baranka, bo tam to dopiero było. Jak ktoś chce, oczywiście, jak ktoś ma potrzebę. I masz gdzieś byczka przy sobie w kosmogramie, czujesz, żeby zobaczyć, to sobie zobacz. Okej. Tutaj mamy, słuchajcie, kartę, która mówi o tym, że ktoś nie pokazuje nam swojej prawdziwej twarzy, udaje kogoś innego, ukrywa się. I tu zobaczcie, ta siódemka mieczy, to jest dokładnie to samo. Tu położę, wiecie. Uważaj na ludzi, szczególnie nowych, którzy pojawiają się w twoim życiu, bo ktoś tu może się pojawić, kto nie do końca pokazuje ci prawdę o tym, kim jest. I to nie musi być od razu, że ta osoba chce złe rzeczy ci zrobić, tylko z jakiegoś powodu ty nie wiesz, ty nie znasz tak naprawdę tej osoby. I też to czuję, słuchajcie, żeby samemu być też, żebyśmy byli szczerzy jako byczki w stosunku do innych, w stosunku do siebie, żeby nie zakładać masek, tylko być sobą, naturalną wersją siebie. Taką prawdziwą, naturalną wersją samego siebie. Zobaczmy prawdę ukrytą. Prawdę, którą ktoś chce przekazać byczkowi, albo może to byczek chce się tej prawdy dowiedzieć. To była moja wina, ale obwiniłem ciebie. No wybaczcie, tu muszę położyć, chociaż tu taka piękna karta, ale tu mam miejsce. Jeszcze. Pamiętam każdy detal tamtego dnia, więc tu było jakieś spotkanie. Coś się zadziało i teraz jest pamięć o tym. Ktoś tu wspomina. No i szóstka kielichów to są te wspominki. Możesz kogoś spotkać. Może myślisz o kimś też z przeszłości. Może ta osoba też o tobie myśli i tu się nagle spotkacie. Chcę ci powiedzieć, jak się czuję. No, coś tu się zadziewa, słuchajcie. Zadziewa się coś tu. Dużo się zadziewa. Czuję intensywnie, jakby się gorąco zrobiło. Dużo pasji, przyciągania, pociągania, ale ja nie wiem, czy wy to sobie powiedzieliście. To jest jakby takie gdzieś tam ukryte, właśnie czegoś nie wiesz, bo te rybki, ten księżyc tu się pojawia, tu ta maska ukryta, może ktoś ci nie mówi, może byczek ma ukrytego, sekretnego wielbiciela, adoratora. Też może być. Albo z przeszłości ktoś wzdycha do ciebie jeszcze, byczku. I co tu mamy? Jeszcze mamy prawo przyciągania. Pamiętaj, byczku, przyciągasz to, co wierzysz, że jest prawdą. Oj, tak, święte słowa, trzeba uważać na to właśnie, w co się wierzy, co się mówi, co się powtarza, bo to się utrwala w naszej rzeczywistości. Okej, weźmy sobie jeszcze mini wybierz kartę na 3. Weźmiemy sobie też takie dodatkowe, żebyście mieli jeszcze, żebyśmy mieli jeszcze jakieś takie parę rzeczy ważnych, może poważnych, a może mniej, ale to, co jest dla nas istotne, prawda? Okej, 1, 2 i 3. Idź za głosem intuicji, wybierz to, co czujesz. Idziemy po kolei, jedyneczka. Tu mamy tak i mamy zdecydowane nie. O co chodzi, kochani? Tak? Zdecydowane nie. Może zadaliście dwa pytania, kochani? Albo tu jest i tak, i nie. Bardzo takie pokręcone, to powiedziałabym. Może ta relacja, o którą pytasz, albo to, o co pytasz, jest takie, jakby, że nic jeszcze nie jest w kamieniu wyryte, prawda? I tak, i nie. Ciekawe bardzo, to już każdy z was będzie tutaj, na pewno to będziecie rozumieć, kochani, o co chodzi. Może wy sami jeszcze nie potraficie podjąć tej decyzji, może tej decyzji jeszcze w was nie ma, dlatego jest tak, i nie. Ciekawe. Dobra, idźmy dalej. Twoje serce zna odpowiedź, dwójeczki. I
najpierw odpuść przeszłość. Czyli w głębi serduszka wiesz, że tu najpierw trzeba coś, by w serduszku twoim posprzątać. Może jakaś tu jeszcze relacja wcześniejsza gdzieś się pląta. Tak, i to potrafi bardzo, słuchajcie, mieszać w nowych relacjach albo kiedy się chce wejść w nową relację. I ostatnie trójeczki mamy może. Czy naprawdę tego właśnie z całego serduszka pragniesz? To było u baranka tam gdzieś. Gdzieś było. No i to położyła mi tu jest strzelec, może dla kogoś ważne. Słuchajcie, tu lew jest, ja nie powiedziałam przedtem lew skorpion. Bo wcześniejsze to wiem, że mówiłam. Dobra, tyle kochani. Życzę nam niezwykłego tygodnia. Przede wszystkim spokojnego, żebyśmy mogli normalnie żyć, funkcjonować, spokojnie sobie żyć. Tego nam życzę. Buziaki i życzę wam flirtów, romansów, jak tylko macie ochotę, a jak nie, to spokoju. Buziaki, pa, pa.